Cześć! Dzisiaj będzie o jednoosobowej spółce z o.o. Bardzo często w trakcie webinarów lub w innych okolicznościach dostaję pytanie, czy w ogóle jednoosobowa spółka z o.o. jest możliwa. Tak, jest możliwa. Co to jest jednoosobowa spółka z o.o.? To jest taka spółka, w której mamy tylko jednego wspólnika, tylko jednego udziałowca. I jak się za chwilę dowiecie, nie jest to zbyt ciekawa konstrukcja. Dlatego, że jednoosobowa spółka z o.o. jest możliwa, ale jest zobowiązana do płacenia składek ZUS-owskich, tak jak przedsiębiorca, czyli około 1600 zł na start. Nie ma tam żadnego zwolnienia małego ZUS-u. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że umowy pomiędzy wspólnikami, udziałowcami a spółką mogą być zawierane tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego, więc to troszeczkę utrudnia jakieś działanie. Spółkę jednoosobową można założyć zarówno w systemie S24, jak i w systemie notarialnym. Ale idąc do notariusza po spółkę, podpisujemy umowę, która później musi zostać zarejestrowana. Czas rejestracji to miesiąc, dwa. Przez ten okres spółka jednoosobowa nie może być reprezentowana przez zarząd, jeżeli to jest ta sama osoba co wspólnik. Więc proszę pamiętać, że warto do jednoosobowej spółki wziąć, jeżeli chcemy bardzo szybko działać, z zewnątrz jakiś zarząd, bo inaczej nie będziemy mogli podejmować żadnych uchwał, zawierać umów, wystawiać faktur. Jak sobie poradzić z jednoosobową spółką z o.o., żeby ona nie była jednoosobową? Trzeba znaleźć drugiego wspólnika. Ale tu mamy pewien problem, bo nie wystarczy mieć kogoś na 5%, trzeba mieć kogoś na co najmniej z mojej praktyki i wiedzy 15-20%, dlatego że ZUS wprowadził takie pojęcie jak niemalże jedyni wspólnicy. Czyli mamy taki przykład, mamy 95% udziałowca i jego matkę, która ma 5%. I ZUS mówi, ale do tego 95% jesteś niemalże jedynym wspólnikiem, dlatego musisz płacić ZUS za ileś lat wstecz, 1600 razy 12 razy 3 na przykład, wychodzi duża kwota. I żeby przeciwdziałać takiej sytuacji, to albo płacimy ten ZUS, albo bierzemy na drugiego wspólnika, na przykład spółkę z Wielkiej Brytanii, która jest jakby kontrolowana przez Ciebie, to nie zaprzepaści, jakby można to zrealizować w systemie S24, nie trzeba iść do notariusza, tylko może być problem z apostillem. Można wziąć jakąś zaprzyjaźnioną spółkę jako wspólnika, ale można też, są takie inkubatory przedsiębiorczości, które wejdą jakby w spółkę, Ventures Capital. Poza tym jest duże grono prawników, księgowych, którzy obejmują udziały, licząc na jakąś dywidendę i dając na przykład rabat na swoje usługi. W ten sposób możesz nie mieć problemu właśnie z jednoosobową spółką z o.o. Jeżeli film był pomocny, proszę o polubienie i do zobaczenia.